Siemano, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować back cover do iPada. Może pokrótce tak opowiem. Dostęp do przycisków po nałożeniu tego covera na iPada jest bardzo dobry. Jest to wszystko tak wykrojone jak trzeba. Nie jest to jakiś pokrowiec, który chroni Waszego iPada bardzo przed upadkami. Jest to taki typowy back cover, czyli takie same plecki, po prostu po to, żeby te plecy iPada nam się nie rysowały. Dostęp do kamery, również do wszystkich przycisków, które są w iPadzie, jest bezproblemowy. Tak samo nakładanie tego covera jest bardzo proste. Tu oczywiście jest wyjście na słuchawki. Przycisk do włączenia. Na dole zobaczycie, że dostęp do głośnika również jest odsłonięty, więc nie jest to tłumione. Niektóre covery całkowicie zasłaniają głośnik iPada i ma to w ogóle kompletnie niedorzeczny wpływ na dźwięk, który się wydobywa później z naszego urządzenia. Jest to taki miły w dotyku w sumie materiał. Fajnie się to trzyma w rękach, nie jest to jakieś prymitywny materiał, który się będzie nam ślizgał w rękach, czy coś w ten deseń. Widzicie, ten back cover jest przystosowany do smart covera, ponieważ ma wycięcie tutaj z boku iPada po to, żeby tą nakładkę smart cover tutaj nałożyć, więc jeżeli do tego back covera, który nie kosztuje dużo, ponieważ jest to koszt jakieś 40 zł, więc myślę, że jest to jeszcze cena w porządku, dokupicie sobie do tego smart cover, to już całkowita ochrona Waszego urządzenia będzie wtedy dostępna. Jak widzicie, tutaj ten cover wchodzi normalnie w róg iPada, zaczepia się, więc nie ma możliwości, żeby on spadł. To samo jest w dolnej części i analogicznie po drugiej stronie. Po drugiej stronie jest on już cały włożony. Jak widzicie, tutaj jest zaczepiony. Próbuję troszkę to sfokusować, żebyście to lepiej widzieli. Jest po prostu zaczepiony iPad o ten back cover. Więc ja myślę, że to jest fajny zakup, ponieważ za taką cenę, jeżeli nie potrzebujecie ochrony iPada jakiegoś całego covera, czyli na przód i od razu na tył, taki back cover jest bardzo fajną opcją. No, całkiem fajnie to wygląda. Ja akurat mam czarny do białego, kolorów jest masę. Do wyboru do koloru można to później dostosować do smart covera, jeśli chcecie mieć wszystko w tym samym kolorze, więc z tym nie ma problemów. Ja wrzucę linka, skąd można sobie kupić taki back cover. I z tego, co chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to by było w sumie na tyle. Ja Wam polecam to, jeżeli, tak jak mówiłem, nie potrzebujecie ochrony iPada, tak by go nosić w jakimś pokrowcu takim większym, z jakimiś ściereczkami włożonymi do środka, tak żeby to wszystko się nie rysowało. Jeżeli kupicie takie plecki, to te plecki Wam chronią przed zarysowaniami tyłu Waszego iPada. Ode mnie to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji, a to do komentowania, do wchodzenia na stronę. Trzymajcie się.